Witam wszystkich. Dzisiaj można powiedzieć takie krótkie porównanie ziemniaków i ryżu. Co lepiej? Oczywiście najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, co nam bardziej smakuje. Ale zagłębiając się w to od takiej strony bardziej dietetycznej, odchudzania, wpływu na nasze ciało. Co jest lepszym wyborem? Ziemniaki czy ryż? Ziemniaki to sporo witaminy C, dużo witamin z grupy B, potas, magnez, fosfor, wapń. Większy indeks sytości, co bardzo ważne. Zawierają też sporo kwasu foliowego. Ryż to witamina E, witaminy z grupy B, wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas. Ale jak te wartości odżywcze przedstawiają się w tym, co w nich jest? Ziemniaki, 2 gramy białka, 0,09 grama tłuszczu, 17,5 gramów węglowodanów i 2,2 grama błonnika na 100 gram. Ryż, białko 7 gram, tłuszcze 0,66 grama, 79 gramów węglowodanów, błonnik 1,3 grama. Oczywiście, kiedy mówimy o ryżu, o ziemniakach też, dużo zależy od rodzaju, czy to będzie ryż brązowy, łuskany, niełuskany, cała masa rzeczy, które wpływają na zawartość i witamin, i minerałów, ale podobnie też jest z ziemniakami. Więc w przypadku ziemniaków bardzo ważne jest to, z czym się je podaje. To niestety też odnosi się do ryżu. A to, jak są przygotowywane, z czym są podawane, ma niebagatelny wpływ na to, jak należy je odbierać. Jednak należy stwierdzić, że w przypadku ziemniaków ten ich indeks sytości, mniejsza zawartość węglowodanów, a całkiem spora zawartość tych witamin, minerałów powoduje, że w odpowiedni sposób przygotowane mogą być czymś lepszym wyborem dla ogółu. Szczególnie też dla osób odchudzających się, będących na jakiejś diecie, ponieważ o wiele łatwiej stosować te ziemniaki, wpleść do swojej diety i zachować odpowiedni bilans kaloryczny, odpowiednią ilość węglowodanów i innych składników odżywczych. Oczywiście, jeśli ryż będzie w odpowiedni sposób podany, przygotowany, to też możemy go stosować. Powinniśmy stosować w naszej diecie, ale będzie to wybór, stosowanie troszkę cięższe niż w przypadku ziemniaków. Duże znaczenie ma tutaj ten indeks sytości i dostarczana ilość węglowodanów. W przypadku ryżu jednak ten indeks sytości jest na niższym poziomie. Przez krótszy okres czasu będziemy czuli się syci, pojedzeni, a ilość węglowodanów jednak jest znacząco większa. Pomimo tego można powiedzieć, że obie rzeczy są porównywalne. Chociaż ziemniaki może troszkę lepsze, to obie powinniśmy wrzucić do swojej diety. Przeplatać, wrzucać i chociaż ziemniaki będą łatwiejsze i będą czymś lepszym w przypadku okresu, kiedy jesteśmy na diecie, kiedy się odchudzamy, kiedy dbamy o swoją linię, to jednak i ryż powinien znaleźć miejsce w naszej diecie. Ryż odpowiednio przygotowany, fajnie podany, też jest czymś bardzo, bardzo fajnym. I chociaż ja bardziej preferuję ziemniaki, to również nie omijam ryżu. Ponieważ istnieje naprawdę cała masa potraw, gdzie ten ryż będzie czymś genialnym, czymś fajnym, świetnym uzupełnieniem. Więc nie zmazujmy ani ziemniaków, ani ryżu, tylko stosujmy to i to, tak, żeby było co najważniejsze smaczne. A pilnujmy po prostu bilansu kalorycznego, bilansu tych substancji odżywczych, czy to węglowodanów, tłuszczy, białka, błonnika, żeby był na odpowiednim poziomie. A jak zawsze najważniejsze i tak będzie to, czy to jest smaczne, w jaki sposób zostało przygotowane, ponieważ największą wadą i ryżu, i ziemniaków może być sposób podania i przygotowania. Jeśli dorzucimy do tego ciężki sos, jakieś rzeczy, które spowodują, że tam ze zdrowiem to nie będzie miało nic wspólnego, a chociaż
kaloryczność czy ziemniaków, czy ryżu będzie na niskim poziomie, to co dorzucimy do tego zwiększy ją dziesięciokrotnie, to niestety nie mamy o czym niestety wtedy mówić. Czyli czy ziemniaki, czy ryż, co wam bardziej smakuje i co będziecie pewni, że lepiej przygotujecie, lepiej oczywiście dla naszego ciała, smaczniej, a najlepiej to i to. Oczywiście nie równocześnie, chociaż i równocześnie się da. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.